serdecznie wszystkich na moim nowym filmiku. Właśnie jestem na Malcie. Bardzo ciekawy kraj. Wyspa. Coś tu zaraz pozwiedzam. Co prawda bardzo szybki, krótki wyjazd. Kilkudniowy. Ale bardzo prężnie, jak to ja, chcę go spędzić. Dzisiaj jest Jeep Safari Malta. Mam no piękne widoki. Zaraz zaczynamy. Objazdówkę taką po całej wyspie. Jutro druga wyspa Malty, czyli wyspa Gozo. Może coś potem poplażuję, ale nie wiem, czy będzie czas. Wolę zwiedzać. Także maltańskie pozdro. Piękna tęcza nas przywitała, lekki deszczyk, ale przynajmniej romantycznie się zrobiło. Jesteśmy w pierwszym punkcie. Łapaj, wylicz. Działa jakaś wioska. Cała z drewna. Nie wiem, czy to widać. Ale wygląda to niesamowicie. Jeszcze raz z Malty. Zawsze okej. Pierwsze zwiedzanko. I lecimy dalej. Plaża, jeszcze jest rano, nie ma pogody. Za godzinkę internety pokazują, że ma się poprawić. Naprawdę coraz ciekawsze rzeczy można tu trafić. W tym miejscu żółwie się wykluwają. Zostało to ogrodzone, policja, żeby turyści tego nie zadeptali. Kurczę, nie da się tam wychylić, żeby zobaczyć. No ale musimy wierzyć na słowo, że one tam są. To jest pierwsza stolica Malty, Medina się nazywa. Starożytna, potem będziemy w obecnej Valletta. Ale na razie to tylko właśnie piękne mury obronne. Tak wygląda plan Kierc. Idziemy ją zdobyć. Jeszcze na Malcie nic nie zdobyłem tutaj. Chyba, że jakieś serce jakiejś niewiasty. Księżniczki może. Są mury obronne. To co górki lubi najbardziej. Może jakąś księżniczkę tu wyrwę. Coraz bardziej góralowe klimaty tu są. Niesamowite są te uliczki tutaj. Rycerze zaczynają się tutaj robić coraz bardziej moje klimaty. Odzwony biją na moje przywitanie. Jak zawsze, w każdym mieście tak mnie witają. Widok z twierdzy. Dalej spacer po Medinie, pierwszej stolicy. Przystanek, jakieś klify, piękne widoki podobne. Jak zwykle, nad przepaścią. Jest za wysoko, ale lubię takie urwiska. Tam mieliśmy płynąć sobie łódeczką. Blue Grot to się nazywa. Ale niestety jakaś pogoda niby sztormowa. Nie wiem, o co chodzi. I nie popłyniemy. Ale tam to by było właśnie. Gdzieś tam się wpływa. Kurde, fajne, szkoda. No co zrobić? Nie można mieć wszystkiego. Czy coś takiego, jakaś rybacka. To są właśnie rybacy. Wioska rybacka.
Szkoda, że tego nie czujecie, bo rybką tu czuć. Może jakieś frutti di mare tutaj zapodam. Mury obronne. Trzy miasta się łączą, rozdzielone tą rzeką. Tam jest jedno. Nazwy oczywiście nie wymienię. Dokleję potem do linku. Nazywałem, ale widok piękny. Port. Twierdzę. Umachajcie do filmu. O Jezu, jak się pocałowali ładnie. A spotkaliśmy tutaj Polaków. Także... jest nas więcej. Zwykle na przepaściu. Właśnie mija dzień na Malcie. Bunkrów nie ma, ale też jest pięknie. Pogoda taka nie najlepsza, jednak koniec września na pewno dla tych, którzy lubią się opalać, no nie za bardzo, ale coś pozwiedzałem, fajnie spędziłem dzień, jeszcze wieczór przede mną, wiecie o co chodzi. Jest pięknie. Fale, ostre morze, coś się dzieje. Także kolejne pozdro z Malty. Jeszcze coś dogram, może dzisiaj. A jak nie, to jutro wyspa Gozo. Także kolejny dzień zwiedzania. Pozdro, maltańskie pozdro. Dnia przy zachodzie słońca. Ostatnie chwile maltańskiego słońca. Chociaż, tak jak mówiłem wcześniej, we wrześniu nie za bardzo tutaj ze słońcem. Ale na dachu hotelu jest basenik, także jeszcze popływam. Dozo. Maltańskie pozdro. Chyba z 20 już dzisiaj.